Naszym gościem jest pan poseł Janusz Szewczak, ekonomista. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie pośle, telefonuję, prosić też może o komentarz, o pana ocenę inicjatywy, która trwa od wielu lat, bo to 26. już forum ekonomiczne w Krynicy Zdroju, jedno z największych spotkań biznesowych w Europie Środkowej. Uczestnicy debaty wskazywali na elastyczność działania, mądre regulacje, otwartość na innowacje. Zresztą o tym też mówiła w swoim wystąpieniu pani premier Beata Szydło. Mówi, że Polska musi stawiać na innowacyjność, kreatywność, naukę i młodość. Czy nam się to uda i czy takie spotkanie ważnych ludzi również może wpływać na to, co dzieje się w polskiej gospodarce, ekonomii? Tak, zdecydowanie to ważne spotkanie. Ono jest szczególnie ważne, jest to forum ekonomiczne w Krynicy tym razem, z kilku względów. Pierwsze to wczorajsze bardzo ważne spotkanie premiera Węgier Viktora Orbana i premiera Jarosława Kaczyńskiego i również spotkanie Grupy Wyszehradzkiej, premierów pozostałych krajów, ale niezwykle mocna i jasna deklaracja obu premierów Polski i Węgier w kontekście Unii Europejskiej, takiego apelu, bym powiedział, ostatniego ostrzeżenia, no już nie żółtej, ale chyba czerwonej kartki dla eurobiurokratów, dla kanclerz Merkel, że Unię Europejską trzeba urządzać na nowo, jeśli ona w ogóle ma przetrwać, że trzeba wrócić do korzeni, do idei jeszcze wspólnoty węgla i stali, do zasady i idei Europy ojczyzn, a nie kolejnej europejskiej niemieckiej rzeszy, jak wielu komentatorów twierdzi. A więc bardzo ważne przesłanie, deklaracja chęci reformowania Unii, dużego bloku już krajów Europy Środkowo-Wschodniej i ta nagroda dla Viktora Orbana, przyjaciela Polski, dla narodu, który zawsze Polaków wspierał i wspomagał tam, gdzie mógł, często dajną krwi również. Nagroda Człowieka Roku jest pełni zasłużona. I drugi aspekt, ten aspekt ekonomiczny, to jest tym razem forum, spotkanie, gdzie przewodnim hasłem jest, można powiedzieć, patriotyzm gospodarczy, czyli coś, co przez wiele ostatnich lat, przez 26 prawie ostatnich lat było wyśmiewane, wyszydzane. A okazuje się, że to, o czym żeśmy często mówili na antenie Radia Maryja, telewizji Trwam, że kapitalizm i kapitał ma narodowość i że jak portfel jest gruby i dobrze wypchany, to ma zawsze swojego właściciela, a czasami nawet dwóch się znajdzie do jednego portfela. Zresztą to się o tym jakoś mówił pan minister Jackiewicz, tak? Mówi, że patriotyzm gospodarczy to odpowiedź na deficyt zaufania w Unii Europejskiej. Tak, niewątpliwie. I te działania przecież, powiedzmy sobie szczerze i otwarcie, przez ostatnie 26 lat mieliśmy do czynienia z wyprzedażą majątku narodowego i to często wyprzedażą za bezcen w atmosferze skandali, afer, a państwo, które nie ma własnych banków, nie ma własnych sieci handlowych, nie ma mediów własnych, no nie ma niewiele do zaoferowania własnym obywatelom i nie ma większego wpływu na to, co się dzieje. I to ma się zmienić. Mówi się o tej repolonizacji, mówiło się na forum o repolonizacji majątku narodowego, o reindustrializacji, czyli odbudowie polskiego przemysłu, który w większości, ten najwartościowszy, już dawno został sprzedany kapitałowi zagranicznemu. Mówiło się o wsparciu dla eksportu, dla inicjatyw inwestycyjnych, dla innowacyjnych przedsięwzięć. No, to jest oczywistość, że trzeba mieć majątek własny, żeby mieć dochody. A o te dochody przecież coraz trudniej i tutaj wielką rolę trzeba przypisać tym działaniom. I o tym też się mówiło przecież na forum. Mówił wczoraj wiceminister Wiesław Jasiński, o tym mówił w zakresie uszczelniania systemu podatkowego, tych różnych pakietów dotyczących, no, przynajmniej ograniczenia skali oszustw, wyłudzeń z tytułu podatku VAT w zakresie tak zwanego pakietu paliwowego. To wszystko pokazuje, że my walczymy o odbudowę dochodów podatkowych, budżetowych, bo w minionych latach mieliśmy tutaj absolutnie rabunek w biały dzień.
I oczywiście, czy przykład Amber Gold, czy przykład reprywatyzacji warszawskiej, tych skandali i afer z ostatnich dni, o których się mówi w ostatnich dniach coraz głośniej, no to jest właśnie taki pokaz, jak państwo polskie funkcjonowało, że można było polskich obywateli rabować właściwie w biały dzień, to w majestacie, można powiedzieć, prawa i funkcjonujących instytucji, które miały dbać o nadzór, o kontrolę, o porządek, o praworządność. A więc fundamentalne zmiany, fundamentalna inna koncepcja rozwoju gospodarczego, politycznego, wielki program Rodzina 500+, najlepsza w mojej ocenie inwestycja ostatnich 26 lat, bo to są po prostu pieniądze, które są wydawane na polskie dzieci, na polskie rodziny, które w Polsce pozostają. Oczywiście one pośrednio trafią do sieci handlowych, których niestety w większości właścicielami jest kapitał zagraniczny w Polsce. No ale ktoś też do tego dopuścił, prawda, żebyśmy mieli właściwie same zagraniczne wielkie sieci handlowe i żeby ten mały handel był wycinany do spodu, likwidowany. Nieraz tak się zastanawiamy, panie pośle, co musi się stać, żebyśmy widzieli jakąś trochę dalszą perspektywę i rzeczywiście myśleli o tym patriotyzmie, że również w gospodarce, w ekonomii on ma rację bytu. Tak, no to jest na pewno postawa rządzących. To nie ma dwóch zdań. Rządzący muszą mieć twardy kręgosłup, bo ci, którzy się przyzwyczaili tutaj w Polsce do tego, żeby te polskie konfitury jeść chochlą, prawda? Nie chcą jeść łyżeczką, tak jak wszyscy. Nie chcą się dorzucać do wspólnego kotła, wydatków budżetowych choćby. Straszne lamenty tych, którzy po 20 latach tracą na przykład stołek. To pokazuje, że no, ta klasa pasożytnicza była całkiem spora w Polsce i ten ciężar, głównie ciężar utrzymania polskiego państwa na swoich barkach mieli ci najmniejsi, mali, średni podatnicy, mali przedsiębiorcy, polskie małe firmy i spółki Skarbu Państwa. No i miejmy nadzieję, że to wszystko się kończy, że czas tych świętych krów nietykalnych mija i że będziemy w sposób racjonalny, oszczędny, a nie tak jak do tej pory w marnotrawny sposób wydawali czy publiczne pieniądze, czy pieniądze nawet unijne, prawda, których jakoś słabo spływają do nas w tym roku. Widać wyraźnie, że Unia przyhamowuje te środki dla Polski. No, słyszymy te groźby, prawda, że jak nie weźmiecie uchodźców, to obetniemy wam fundusze unijne. To skandal i niewątpliwie ewentualny, no, nieco słabszy może poziom inwestycji w dużej mierze wynika właśnie z tego, że te środki na budowę dróg, autostrad, linii kolejowych jeszcze do Polski w takiej skali, jakiej powinny, nie trafiły. Dziękuję. A jak pan myśli, komisja śledcza w sprawie Amber Gold coś wniesie, bo wielu mówi, państwo zawiodło, służby były bezradne przed, w trakcie i po. No bo miały być, bo takie miały być, bo takie było, taka była najwidoczniej ocena na samych szczytach. Ryba psuje się od głowy i niewątpliwie dobrze, że ta komisja jest. Ja myślę, że my poznamy jednak nowe wątki, całkowicie dotychczas nieznane w tej sprawie. To nie ma cudów, żeby dwoje młodych ludzi wymyśliło taki przekręt na prawie miliard złotych, żeby nie było ochrony dla takiego przedsięwzięcia. Dziwna beztroska. Wystarczy, że księgowa jakaś się pomyli w firmie, w fakturze, czy właściciel małej firmy w jakimś rozliczeniu podatkowym. Konsekwencje są dramatyczne, a tutaj mieliśmy właściwie z kompletnym szaleństwem, z budowaniem własnej firmy lotniczej, z wspieraniem tego przez samorządowców z Gdańska, Trójmiasta, brakiem reakcji służb specjalnych, przecież one musiały wiedzieć dokładnie, co się dzieje. A więc na pewno będą zaskakujące i niestety smutne wiadomości, że polskie państwo nie stanęło na wysokości zadania i nie dba o portfele zwykłych Polaków, ale bardzo pilnuje, żeby obcy i ci duzi, te duże rekiny, te tłuste misie tak zwane, świetnie wychodziły na interesach prowadzonych w Polsce. Często, jak widać, interesach kompletnie nielegalnych. Bardzo dziękuję, panie pośle, za komentarz, za rozmowę. Szczęść Boże. Cześć Boże, dziękuję. Naszym gościem był pan poseł Janusz Szewczak, ekonomista. Dziękuję państwu za uwagę.
Było to powtórzenie wczorajszej audycji Aktualności Dnia w Radiu Maryja.